tego filmu dowiesz się, jakie formularze zawiera trzecia część badania w aplikacji Kompas 2.0. Część trzecia, czyli reakcja na ryzyko, zawiera przykładowe programy badania dla obszarów sprawozdania finansowego. Pamiętaj, że formularze w części trzeciej generowane są automatycznie na podstawie danych zawartych w macierzy ryzyk. Przykładowo, jeżeli w macierzy ryzyk nie stwierdzono ryzyka istotnego zniekształcenia w danym obszarze, to formularz będzie nieaktywny. Natomiast jeśli w danym obszarze stwierdzono ryzyko istotnego zniekształcenia, to do formularza automatycznie zostaną przeniesione poziomy ryzyk z części drugiej oraz pojawi się tabela z przykładowymi procedurami wiarygodności. Ostatni formularz w tej części dotyczy rachunku przepływów pieniężnych. Natomiast jeżeli badana jednostka nie była zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych, to nie ma obowiązku wypełniania tego formularza. Po zatwierdzeniu wszystkich formularzy możesz przejść do części czwartej, czyli pozostałych procedur.